Dzień dobry, moi mili. Dzisiaj poznaliście literkę ł. Jak? Łopatka do piasku. Łza. Łuk. Łabędź. Piękny biały ptak. Łukasz i Łucja. Pozdrowienia dla Łucji. Halo. Na literkę ł zaczyna się także łódka. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić łódkę papierową, taką, która będzie pływała po wodzie. Można ją zrobić z białej kartki z bloku, albo innej kolorze, będzie piękniejsza. Nie macie? Może być kartka zeszytu, taka podwójna. Jeśli nie ma, może być taka malutka. Teraz wystarczy naszą dużą kartkę złożyć na pół. Równo. Mamy złożone. Teraz musimy do środka złączyć i zrobić taki namiocik. Troszkę, ale przypominający nam trójkąt. Na dole mamy tu dwa długie boki. Musimy je zagiąć. Jeden w jedną stronę, drugi w drugą. Zaginamy. W jedną. I w drugą. Już coś nam powstaje. Nasze rogi, które wystają, zaginamy do środka. Mocno pamiętamy o zaginaniu z drugiej strony. To robimy dokładnie tak samo. Mocno zaginamy. I powstała nam, no, kto zgadnie? Czapka na głowę na przykład. Teraz mamy, zaginamy naszą czapkę. Powstaje nam kolejna figura. Kwadrat. Też ją musimy mocno oprasować, żeby nam się wszystko zagięło dobrze. Mamy teraz. Tu, gdzie wkładamy rączkę, ten jeden bok odginamy sobie do góry. Odginamy i mocno paluszka. Jest z jednej strony, tak samo robimy z drugiej strony. Mocno zaginamy. Powstał nam trójkąt mniejszy. W środku można włożyć rączkę. Znowu mamy czapeczkę. Też może być na główkę. Taka albo w tą stronę. I ona, zobaczcie, sama nam się już składa. Składamy ją i znowu mocno przejeżdżamy paluszkami. I powstał nam znowu kwadrat. I teraz najfajniejsza rzecz. Tu, zobaczcie, możemy włożyć rączkę. Na górze mamy takie dwa rogi. Łapiemy za te rogi, rozciągamy, mocno poprawiamy i zobaczcie, powstała łódka, jest. Podobnie możemy zrobić łódkę z kartki z zeszytu i z mojej karteczki. Czekam na Wasze łódeczki. Pa, do zobaczenia.